No i dzień dobry, z tej strony Matisowy. Dzisiaj 5 powodów, dla których warto wrócić do szkoły po zajęciach zdalnych, po wakacjach w ogóle, bo były wakacje i ja dobrze zdaję sobie z tego sprawę, że gdzieś tam to jest jakby dla was stres. Już od kilku lat zawsze 1 września jest filmik, w którym motywuje was do powrotu do szkoły, gdzieś tam trzymam was na duchu, także zapraszam do oglądania. To już okres jesienny, okres kawy, okres tego piękna właśnie jesiennego, także pierwsza rzecz to jest w końcu spotkamy się ze znajomymi. Jakby ja wiem, że nikogo może ktoś nie mieć i jakby ja często byłem tą osobą właśnie w szkole, która nie miała nikogo, ale też widzę to po czasie, że jednak nie fajnie było tak zamykać się gdzieś w domu, czy właśnie nie spotykając się, bo to gdzieś tam ta psychika idzie w dół, tak jak macie na przykład w Simsach, to jest ta potrzeba przyjaźń? Jak ta potrzeba się nazywa w Simsach? Simsy potrzeby. No i oczywiście, no to jest ta potrzeba towarzystwa, to jest coś, czego jakby ten paseczek idzie wam w górę i w końcu się z kimś widzicie i to jakby, ja wiem, nie musicie się z każdym przyjaźnić, nie musicie z nim wymieniać swoich sekretów, wystarczy troszeczkę porozmawiać i ten pasek nad wami już idzie gdzieś w górę i czujecie się lepiej i jakby to jest moim zdaniem niepodważalny powód, bo jakby w momencie, w którym skończyłem szkołę, to brakuje mi właśnie czegoś takiego, że miałem gdzieś taki przymusowy kontakt z ludźmi i teraz, to jest mój problem, i teraz jak gdzieś wychodzę i widzę się z kimś, bo nie widziałem się z nikim od tygodnia, to gadam i czuję to, że ten pasek tej potrzeby mi rośnie, więc jakby tak, to jest ważne. Kolejną rzeczą jest cel w życiu i to jest rzecz, którą jakby dowiecie się dopiero w sensie zrozumiecie ją, gdy skończycie chyba szkołę, bo jakby ja mówię wam teraz z perspektywy osoby, która już nie chodzi do szkoły. Cel w życiu to jest rzecz, która jakby jest ważna. Ja wiem, że możemy mieć jakieś swoje cele, typu właśnie, nie wiem, nauczyć się malować i jakby rozwijać się w tym, czy jakieś hobby, tak? Ale jednak szkoła to jest właśnie coś, co jest takim celem, który i tak jest przymusem, więc warto sobie, ja bardzo romantyzuję jakby codzienne aktywności, warto romantyzować jakby szkołę pod względem tego, że to jest naprawdę potrzebne i mamy cel, żeby mieć jakieś oceny, mamy też, chcemy iść do przodu i jakby taką, stawiać taką bierną postawę, że tylko iść odklepać. Jasne, ja też mam takie podejście, bo niektóre przedmioty, które nie są mi potrzebne na maturze, nie są mi potrzebne na studiach, ok, ale jednak miejmy jakiś cel i to też się u mnie zmienia. Ja teraz myślę, że niektóre przedmioty i tak bym się uczył, mimo że nie miałem ich na maturze, więc jakby to się zmienia. I polecam wam jakby spojrzeć na to podejście, że jakby romantyzować sobie to, że robimy, gdzieś tam robimy notatki. Ja na przykład uwielbiałem, właśnie to jest ten cel, robić notatki, takie piękne gdzieś ozdabiać i nie każdy ma zdolności artystyczne, ja wiem, ale jest milion sposobów, wpisujecie na Pinterestie notatki do szkoły i macie, ja wam tutaj wklejam kilka moich notatek i one były naprawdę jakby, to jest tylko taśma, to jest zrobienie ramki, a jakby jest coraz piękniej i ja to zawsze sobie dostosowywałem i jesień to były takie jesienne tasiemki, jesienne kolory, okej, liście w zeszytach, no szkoła jest powodem do rozwoju. Jakby, czy lekcje zdalne w ogóle kogokolwiek czegoś nauczyły? Nie. Czy na lekcjach zdalnych ktokolwiek się uczył? Może tak, ale raczej nie. A jednak wydaje mi się, że dalej mamy aspiracje na niektórzy na bycie lekarzem, prawnikiem czy kimś więcej, więc spójrzmy na to tak, że w końcu możemy się rozwinąć, bo to jest taka potrzeba jakby tego rozwoju i szkoła też przydaje się w wielu naprawdę rzeczach, bo to, czy masz skończoną szkołę, też patrzą później w pracy, wyobraźcie sobie, i znam osoby, które nie mają skończonej szkoły, to no tak, raczej na studia nie pójdą, więc nie mają statusu studenta, więc nie przyjmą ich do pracy, bo pracodawcy się to nie opłaca. Jasną sprawą jest to, że twój wynik w dzisiejszych czasach zupełnie się nie liczy, czy nikt nie prosi cię o wyniki z matury, czy o twoje świadectwo. No nie, ale jakby też na przykład ja w momencie, w którym planuję założyć firmę, gdybym nie miał skończonej nawet szkoły, to nie mógłbym założyć firmy. Tak, gdybym nie miał skończonego technikum lub liceum, więc spójrzmy też na to tak, że to jest stosunkowo ważne, takie skończenie szkoły. Skup się tylko na sobie. Wiem, jak bardzo płytko to brzmi, bo większość z nas już chyba skupia się na sobie, chociaż nie jestem tego pewien do końca. Nigdy nie lubiłem patrzeć na to, co ktoś ma za ocenę, w sensie wiadomo, jak się z kimś przyjaźniło, czy coś, okej. Ale nigdy nie patrzyłem na to pod względem takim, że ja mam gdzieś tam niższe oceny, to jestem już gorszy. No nie, bo ja uczę się na tyle, na ile potrafię, a wydaje mi się, że i tak potrafię pewne rzeczy na maksa, a pewne może troszeczkę mniej.
Tak jak na przykład miałem problem z matematyką, miałem takie działy matematyki, które troszeczkę wolniej mi wchodziły, ale generalnie, jeżeli w życiu ktoś mnie kiedyś zapyta, to jestem w stanie to sprawdzić, słuchajcie, zrobić to wolniej czy szybciej, ale i tak się uda, no. Więc jakby traktowanie swojego życia jakby takim indywidualnym tokiem jest naprawdę super, bo my mamy sobie swoje oceny, które nas satysfakcjonują, bo nie oszukujmy się, niech zatańczy ten, kto uczył się do sprawdzianu, żeby nie dostać jedynki, dostał dwójkę i jego rodzice byli zawiedzeni, że to jest dwójka, a nie jedynka, a ktoś się bał tej jedynki. Więc jakby to jest nasz mały sukces, że mamy tą dwóję. Jeżeli mam powiedzieć tak od siebie, jak nie bać się powrotu do szkoły, bo jednak u mnie działy się różne rzeczy, które nie pozwalały mi wręcz żyć i normalnie funkcjonować, ale tutaj po to zapraszam do karty na górze, bo jest dużo takich filmików o dręczeniu w szkole. Wydaje mi się, że trzeba to po prostu przeżyć, to jest jakiś etap w życiu, który musi nastąpić. Wiadomo, tak jak mówiłem, możemy nie chodzić i rzucić szkołę, ale na naszej przyszłości to się odbije, chociażby przy zatrudnieniu, przy założeniu firmy, czy postrzeganiu człowieka. Wiem, że jest wielu artystów, którzy rzucili szkołę i są wysoko. No są, ale nie każdy z nas będzie artystą, więc jakby traktujmy to wszystko indywidualnie. No wiecie, macie problemy w domu i jakby rodzice was ograniczają, czekajcie do tej osiemnastki, wyprowadźcie się, czekajcie do skończenia szkoły i pójście na studia. I jakby wiem, że wielu ludzi tak czeka i wiem, że gdzieś tam wielu moich znajomych mówi, że nie mogą się doczekać, aż skończą szkołę, żeby się wyprowadzić z jakiejś dziury i iść dalej. I jakby żyjmy w ten sposób. A czego boją się moi widzowie? Że ludzie będą chcieli ze mną rozmawiać. No to jest dosyć problem, ale to co mówiłem, potrzeba socjalizacji, porozmawiaj. To jest taki small talk, to nie musisz zdradzać swoich tajemnic, wystarczy hej, co tam, okej, iść dalej. Ja też się tego bałem. Lekcji zdalnych i matury, to jednak ludzie boją się zdalnych i matury. To co właśnie mówiłem, jakby ja mimo wszystko na przykład do matury uczyłem się samemu. W tym momencie chyba wolałbym na waszym miejscu, aby w sensie gdybym uczył się tak jak wy, to wolałbym, żeby były lekcje zdalne przed maturą. Dlaczego? Bo ja do matury i tak uczyłem się samemu, więc miałbym na to więcej czasu, tylko pod takim warunkiem, że naprawdę te lekcje zdalne pożytkuję, bo wtedy mogę sobie, wiecie, wtedy mieć odpalony wykład, coś, a rzeczywiście studiować sobie lektura po lekturze i zadanie po zadanie z matematyki. Okreski umiałem. Bo jest sprawdzianów w ITP przez zdalne ostatnich 2 lat, mam duże braki. Warto zwracać nauczycielom uwagę, że serio jakby porozmawiać na samym początku i powiedzieć, że jakby, no mamy jednak luki, te luki w tej wiedzy, tak? Więc spróbujmy i będzie okej. Okay. I ostatnie hejtu, bo chcę zacząć nagrywać na YouTubie, a idę do pierwszej klasy LO. To będzie zawsze problemem. W sensie przygotuj się na to, że i tak ludzie będą cię oglądać, będą wyciągać jakieś twoje teksty na lekcjach i tak dalej. Może okażą się tolerancyjni, bo tak czasami się zdarza, ale też nie zniechęcam do nagrywania, bo po liceum nie będziesz miała czasu na nagrywanie na YouTubie, bo wtedy nadejdą studia, praca i nie będzie na to czasu, więc to jest najlepszy czas i warto przeżyć te hejty. Bo u mnie było też coś takiego, że jakby może wielu ludzi mi nie oglądało i nie miałem tej popularności tutaj, ale przez te wszystkie łzy i w ogóle, które wylałem przez rówieśników, którzy się nie śmiali, teraz jestem na takiej pozycji, no hello, jestem w hotelu i nagrywam jakby dla poważnych marek filmiki i jakby zebrałem to doświadczenie przez te kilka lat, wiecie, w szkole i tak dalej, więc chyba się opłaciło. No ale moi drodzy, do wakacji zostało tylko 296 dni, więc to jest bardzo, bardzo mało. Weekendy, ferie, święta, więc tak naprawdę, tak jak mówiłem, żyjcie sobie od okresu do okresu, musicie przez to przejść. No i miłego dnia jutro w szkole. Wiem, że dzisiaj zaczęliście, mam nadzieję, że klasy wam się trafiły fajne, albo że klasa was fajnie zaakceptuje, bo pewnie większość z was obcięło włosy, pofarbowało włosy 10 razy. Napiszcie w komentarzu. Trzymajcie się, dziękuję pięknie i no do widzenia.